Siema. Dzisiaj pomożemy w budowie kurortu wypoczynkowego w Tucson. W misji Zagrożone Wakacje z modyfikacji Endangered Vacation. Możecie zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Znajdziecie tutaj wiele wiedźminowego kontentu. No i co, bez zbędnego przedłużania, zapraszam na odcinek. Zagrożone Wakacje. Odwiedź północne domostwo i dowiedz się, czy jest tam praca dla wiedźmina. Geralt dowiedział się o istnieniu pewnego gospodarstwa, w którym nigdy nie był, położonego tuż przy północnej granicy księstwa. Pierwsze myśli wiedźmina, czy jest tu dla mnie jakieś zajęcie? Geralt musiał się dowiedzieć. Jest to jedna z ostatnich modyfikacji, jakie ogrywamy zapewne, jeżeli chodzi o questy, ponieważ najzwyczajniej w świecie więcej ciekawych questów nie ma. Dalej już pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać na tutaj Wiedźmina Remake'a albo na Wiedźmina 4, czy tam nową sagę. Nasza misja znajduje się tutaj. Tutaj podobno jest jakieś odległe księstwo. No to udajmy się do proroka Lebiody i zobaczmy, co tam w tej wiosce się znajduje. Czy jest tam coś ciekawego? Twórca modyfikacji stworzył zupełnie nowe lokalizacje. Gra jest, znaczy quest cały jest oczywiście po polsku, jak zresztą widzicie. Nie wiem, czy dialogi są bezpośrednio po polsku, czy będziemy musieli sobie zmienić na język angielski, no ale to wszystko zobaczymy w trakcie. Na razie udajmy się do tej wioski. Jestem widzowie chory jak coś, ale na głowę, także się nie zarazicie, nie? No jestem chory tak poważnie, także jeżeli dzisiaj nie będę w najwyższej dyspozycji świata, jeżeli chodzi o słowa, albo będę jakoś gadał przez nos, no to straszny mam katar i nie jestem w stanie nic z tym zrobić, mimo mimo tego, że używam kropli do nosa cały czas po 1000 razy dziennie, to to i tak niestety nie pomagają i cały czas ten nos mam zatkany. Tu coś się chyba powinno znajdować, tam są na pewno utopce. A gdzie ta nasza wioska, którą podobno twórca od samego początku do samego końca stworzył, czy tam twórcy? Jest! Nie mamy jej co prawda zaznaczonej na mapie, takie tu zadupie, że na mapie nie jest zaznaczone, nie? No dobra, zobaczmy w takim razie, z czym to się je. Ja sobie oczywiście zapisuję giereczkę i zobaczymy, czy jest to gra po polsku, czy tutaj znajdziemy polskie dialogi, czy dubbing będzie po angielsku. Na razie jeszcze nie wiem, na razie wiem, że jest tu tablica ogłoszeń, na której nie ma nic ogłoszonego. Takie tu zadupy, że nawet chłopie nie ma nic napisanego na tablicy ogłoszeń. Jest po angielsku. Ale kurde, cicho. Ale dobry dialog w miarę. W sensie dobry dubbing z tego, co widzę. Podjuśnijmy sobie giereczkę. Tak cicho. On jakiś cicho gada. Trzeba podgłosić ich dialogi, zaraz to zrobimy. A co do mojego wynagrodzenia? No właśnie. O kurwa, dobra, dogadani. Ty, nieważne. Okej, sprawdź plac budowy. Dobra, tylko sobie zmienię jeszcze dźwięki tutaj. Kurde, no podgłośnienie czterokrotnie powinno być w porządku. Sprawdź plac budowy, to jest nasza misja. No dobra, no to lecimy w takim razie. Gramy na drodze ku zagładzie, tylko gramy na tym. Bez podniesienia przeciwników, bo nie chcę mi się teraz męczyć, kurde, z utopcami przez pół godziny. Jak już wszystko mam pozmieniane od tych modów wszystkich i tak dalej, to mi się wszystko pozmieniało. Każde praktycznie ustawienia widzę, myszka jest inaczej, wszystko źle, inaczej klikam. Wszystkie te rzeczy, które miałem zbindowane pod odpowiedni przycisk, no już nie mam. Przez to, jak dużą ilość odcinków wrzucam dla was i jak dużo DLC-ków ogrywamy nowych
modyfikacji, czy tam nawet zwykłych save'ów i zwykłych questów ogrywamy z gry, ale no to muszę pakować nowe save'y i to się wszystko gdzieś tam resetuje. Dobra, najedzony, można zabijać potwory, bo jak tak inaczej na głodniak, ale głośny jest, kurwa. Nie, za głośno. Dobra, mniej więcej powinno być dobrze. Więc mi się wymiotować zachciało z tego. Z głodu. Na szczęście topielce nie są najcięższymi przeciwnikami. Przysięgam, że jak mi teraz ktoś napisze, ale że jestem Bob, on jest, bo to grałem na łatwe poziomy. Nie no, żartuję, akurat śmieszna była ta dyskusja. Pozdrawiam! Może ktoś to ogląda, kto tam pisał. Ciekawe w ogóle spojrzeć sobie na komentarze na przykład na mój temat. I różne perspektywy na tematy, no właśnie na mnie, na temat moich zachowań i tego, jak prowadzę te gameplaye. Jest to mega fajne, kiedy ktoś ci, nawet jeżeli pisze jakąś rzecz, z którą nie do końca się zgadzasz, to i tak się to fajnie czyta, bo możesz się wiele, kurde, nauczyć. Szczerze mówiąc, ja zawsze mówiłem, że raz w życiu ktoś mi napisał poradę taką, napisał, że beznadziejnie prowadzę odcinek, bo ruszam się, tak, to było bardzo dawno temu. I faktycznie, kurde, miał rację, jak przestałem, chłopie, biegać prawo, lewo na tych odcinkach, tylko siedzieć z dupą jak normalny człowiek, to faktycznie te odcinki wychodziły potem dużo lepiej. Bardzo fajnie słyszeć takie rady odnośnie osób, bo się można po prostu, można najzwyczajniej w świecie iść do przodu, no nie? A tak, jeżeli samemu nagrywamy i praktycznie nikt tego nie komentuje, no to ciężko. Musimy znaleźć wszystkie gniazda topielców i rozdupczyć. No dobra, o tym już nie poczytałem, oni się ciągle respią na tych gniazdach. Jedno, kabum. Okej, ale coś czuję, że jest troszeczkę więcej tutaj gniazd niż jedno. Drugie. Ale że to w ogóle gniazda topielców? Pierwszy raz chyba widzę gniazdo topielców, tak szczerze mówiąc. Myślałem, że topielce po prostu nie mają gniazd, tylko one albo gdzieś pod wodą może. Pierwszy raz się natykam natykam? No, natknąłem się pierwszy raz tutaj na gniazdo topielców. Coś takiego jak gniazdo topielców. Tak mi się wydaje, może wcześniej po prostu nie zwracałem za bardzo na to uwagi. Dobra, i gdzieś jeszcze pewnie jest jakieś gniazdo, tutaj jest. Czy zdążyłem wrzucić petardę? Chyba damy radę. Uniki, uniki, jeszcze wysadzi ta petarda tego utopca. No nie zdążyła. Czy to wszystko? Wygląda na to, że niestety nie. Tu jest jeszcze jakiś utopiec. Fa! Od plecków. Ale fajnie się wydarli. Że ta laska co śpiewa to. Dobra, gdzie tu jest jeszcze jakieś gniazdo topielców? Ale dzisiaj nie w formie jestem, jeżeli chodzi o prowadzenie odcinków. Co to za cringe'owa jest? Tu jest jeszcze? Jo. Zazwyczaj moje gameplaye są bardziej błyskotliwe, naprawdę. Mamy to? No kurde, właśnie chyba nie. A, mamy to. Zgłoś się do Verana. Vernacio. I odbierz swoją nagrodę. Faktycznie jego imię brzmi dość włoską, Vernacio. Pasuje do tego klimatu tu są. Słonecznego, właśnie takiego włoskiego chyba. Job's done. Excellent, excellent. We are now ready to finish the construction and invite our first guests. It would be an honor for me to have you among them. Please, accept the agreed reward. Also, you have my permission for a perpetual charge-free visit of our resort. Be sure to come over in a week. We shall await. Okej, poczekaj 7 dni, odwiedź gotowy kurort plażowy. Kurde, muszę zadupcać tam z powrotem, to jest akurat najgorsza informacja, ale chyba spotkam to nie będzie aż tak długa z kolei podróż.
musimy poczekać tydzień i oni tam jakiś kurort plażowy robią, ty, widzę, turystyka w Tucson się rozwija. No, cieszę się, że mogłem przyczynić tak zwaną jedną cegiełkę dorzucić do tego wszystkiego. Przyczynić się jakoś. No dobra. Tu jest ten kurort? Jo! A tu było w sumie jeszcze sporo utopców chyba. A już ich nie ma. Odeszły, jak zniszczyłem gniazdo. Dobra. Musimy poczekać 7 dni, a to oznacza, że pewnie będę musiał przez 7 dni kurczę molek medytować. Także widzimy się za sekundę, a tutaj tego nie mogę zrobić. Może z range'a wyjdziemy. Pyk. Tutaj mogę? Mogę. Widzimy się za tydzień. No, według moich precyzyjnych obliczeń tydzień minął. Ło kurde, gotowy? No jak na moje 7 dni minęło i jest tu chyba już kurort wybudowany, co? To ja, słynny Wiedźmin. Normalnie to ja jestem. I ocie kryńca, co wy tu wybudowaliście? Co to jest wieża strażnicza do obserwowania tych? Do obserwowania, czy nikt się nie topi. To mogę coś podnieść, ale coś czuję, że to będzie tak zwana kradzież. Aha, to buklerscy gwardziści. Jestem twoim dłużnikiem. Kurde, jakieś bitwy? Okej, okay, tutaj co wybudowali? Poka, poka, poka. O kurde, na dach to może nie. A tu jakieś nowe posągi. Co to jest? Pierwszy raz takie coś widzę. Jakiś gościu na koniu. No i klasyczna samica naga. Okej, okay. Znajdziemy tu coś ciekawego do podniesienia. No, zielska. Tu coś jest, proszę bardzo. Co to jest? Nie wiem, ale mogę to zbadać z jakiegoś powodu. A, tu coś chyba jest po środku. Do podniesienia, czy nie? Tu nie jest jakaś paczuszka, którą potencjalnie mógłbym podnieść, tylko się nie zbagowała. Tu dosłownie na głową, teraz jest głowa Gerwarta, nie? Leży jakaś kurde paczka? Albo coś takiego, ale możliwe, że to po prostu zbugowana tekstura. Dobra, idziemy dalej. Witam, to ja, normalnie sławny Gerwart z Rivii. No to co? Pozostało nam chyba tylko i wyłącznie jedno. Witam serdecznie, wtopić się w tłum tak zwany. Normalnie stroje plażowe? Samice? Nago? Ale życzę zdrowia również, pozdrawiam. O kurde, normalnie w bikini są. Siemano. Łe, tu ktoś utonął, kurwa. A nie, żyje, dobra. W sensie, no nie wiem, tak mało żywa. Przepraszam panią szlachciankę. Ty, utonął wam to. Kto tam kurwa patrzy? Widzę tego gagatka, co tam patrzy. Ty, no nie widzisz, że ktoś tu utonął? Kurde, średniowieczne kurorty plażowe. Tym to bym najbardziej nie ufał. No i co, jeżeli chodzi o tego szybkiego questa, to by było na tyle. Jest jeszcze jeden bardzo podobny quest. On się nazywa... już wam mówię, jak się nazywa. On się nazywa Górskie Szaleństwo. Jest to właściwie zlecenie wiedźmińskie. Ogramy sobie go jutro. Widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16. No i jutro też zobaczycie kontynuację Gerwarda. A chociaż jeszcze tutaj coś jest. A, normalnie tutaj konie po prostu trzymają. Ciekawe. Kurde, fajny, szybki quest, dobrze zdialogowany. Fajne napisy, Gerwart coś tam powiedział, wykonaliśmy misję, pach. Nowy kurorcik powstał. Wydaje mi się bardzo przyjemnie zrobiony mod na chwilę dobrej zabawy. I fajny odcinek, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeszcze raz widzimy się jutro o godzinie 14 oraz 16. Pozdro widzowie. Zostawcie suba, bo znajdziecie tu więcej ciekawostek i różnych questów z Wiedźmina.